Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Temat dzisiejszego odcinka brzmi pan Duda versus pan Trzaskowski, co oznacza wybór każdego z nich, dla nas, Polaków oraz dla naszego kraju, dla Polski. Nie powiem ci w tym materiale na kogo głosować ani wprost, ani pośrednio. Ja staram się traktować swoich widzów fair i uczciwie. W związku z tym nie będę stosował takich sztuczek, jak co po niektórzy, i mówił, że polski patriota nie może zagłosować na, lub nigdy nie zagłosuje na. No bo w ten sposób to de facto popiera się tego drugiego, tylko nie ma jaj, żeby to wprost powiedzieć. Ja szanuję inteligencję swoich widzów, do których mam nadzieję również ty się zaliczasz, a jeżeli nie, to, że niedługo dołączysz, tam wystarczy nacisnąć taki przycisk subskrybuj, który jest pod tym filmikiem. Zaraz potem warto nacisnąć taki dzwoneczek, żeby koło niego były takie kreski, co oznacza, że będzie szansa, że będziesz dostawał lub dostawała powiadomienia o moich filmach. Zamiast tego przedstawię Ci po prostu twarde fakty: jakie są prerogatywy prezydenta i jak w obecnej sytuacji politycznej, czyli tym, jaka jest większość sejmowa, jaka jest większość senacka, prezydent w praktyce każdy z tych dwóch ludzi na stanowisku będzie mógł z tych prerogatyw korzystać. Dlaczego? Ano, dlatego, że obaj kandydaci i oba sztaby i partie polityczne, które stoją za oboma kandydatami mówią bardzo dużo nieprawdy. Zarówno w takiej kwestii, co ich kandydat zrobi jak zostanie prezydentem, ale zarówno w takiej, zarówno, ale także co zrobi kandydat, jeśli zostanie prezydentem. Tymczasem większość tego, co oni mówią, jest po prostu niemożliwa do zrealizowania i warto, żebyście po prostu podejmowali decyzję, wiedząc jak jest, a w zasadzie jak będzie, a nie jak politycy wmawiają wam, że będzie, bo jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, główny skill, główna umiejętność polityka, gdyby porównać rzeczywistość do gry RPG, to jest kłamstwo, manipulacja i wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Jak chcę to odkłamać. Jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy, w tym vlogu będę stosował nową metodę narracji, która nazywa się metodą kręgów zbieżnych, to znaczy, będę zaczynał. Od bardzo ogólnego przedstawienia tematu, a potem za chwilkę będę wracał do przedstawienia tego samego tematu dużo bardziej szczegółowo, jeszcze bardziej szczegółowo, jeszcze bardziej szczegółowo. A wszystko dlatego, żeby ci, którym um, zależy na czasie, mogli obejrzeć wyłącznie pierwszych 7, 8, 10 minut tego materiału i dowiedzieć się bardzo dużo takich najważniejszych, ale ogólnych informacji. Natomiast Ci, którzy pragną szczegółów, ale mają czas, żeby posłuchać kilkudziesięciu minut materiału, żeby też byli usatysfakcjonowani, mam nadzieję, że Wam się taki sposób narracji spodoba. Piszcie w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. A niezależnie od wszystkiego, śmiem Ciebie prosić, czy jak kto woli, zebrać, bo tak się mówi w internetach, o łapkę w górę i udostępnienie, gdyż dzięki temu oraz dzięki. Komentarzom, materiał ten rozejdzie się po większej liczbie e, ludzi, i więcej, większa liczba ludzi po prostu dostanie suchy zlepek informacji, a nie cholerną agitację wyborczą jednego lub drugiego sztabu, od, których, od której już nawet mnie głowa boli. A ja się tym zajmuję, tak powiedziałbym, półprofesjonalnie, no bo przecież komentuję między innymi rzeczywistość polityczną, więc muszę się orientować w tym, co się dzieje. Już nawet ja mam tego serdecznie dość, więc wcale się nie dziwię, że ludzie, którzy się tym nie zajmują, mają serdecznie dość. Kochani, tak w wielkim, wielkim skrócie, to jest właśnie ten największy, najbardziej um, zewnętrzny krąg, wybór pana prezydenta Andrzeja Dudy na reelekcję, oznacza zaostrzenie obecnej polityki PiSu. Ze wszystkimi tego dobrymi, jak i niestety przede wszystkim złymi aspektami. Dlaczego? Bardzo proste. Jeżeli, PiS będzie jeżeli Pan Duda zostanie ponownie prezydentem, to PiS dostanie jasną informację. Nasza polityka działa. Mimo wszystkich kłamstw, łajdactw, Polityki mówienia jednego, a robienia czegoś zupełnie odwrotnie, zadłużania kraju, rozpierdzielania gospodarki i wszystkich tych złych rzeczy, które Pi zrobi, jeżeli mimo wszystko będzie w stanie wziąć swojego prezydenta, to czemu mieliby cokolwiek zmieniać? Zwłaszcza, że przed nimi około 3,5 roku bez większych wyborów. W związku z tym. Będą robić, co tylko będą chcieli, bo będą wiedzieć, że to im się po prostu opłaca, że ludzie to kupują, że trzeba dalej brnąć w to, co robią, bo to po prostu działa. Jak to ktoś kiedyś powiedział, nie zmienia się koni w czasie jazdy i nie zmienia się składu zwycięskiej armii. Co oznacza zaostrzenie obecnej polityki PiSu, jak to się przełoży na konkretne działania, w trzecim kręgu, czyli prawdopodobnie za kilkanaście minut. Co natomiast oznacza wybór pana Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, Ech, tu wzdechnąłem trochę jako warszawiak, ale nie dlatego, że cokolwiek sugeruje czy nie sugeruję, na, yy, na wybór prezydenta Polski zaostrzenie polityki antypisu. Dlaczego? No, bo w tym momencie Platforma Obywatelska z Przyległościami, zwana koalicją, Europejską, tak? POKO, koalicja? Nie, koalicją obywatelską, przepraszam, bo oni zmienili te nazwy do Parlamentu Europejskiego, byli jedną koalicją, teraz drugą. Koalicją obywatelską, no to znowu oni dostaną jasny przekaz. Zadziałało! Byliśmy Antypisem, cała kampania pana Trzaskowskiego opierała się na totalnej krytyce tego, co robił pan Duda, tego, co robił pan co, co robił PiS. Totalne krytykanstwo, absolutnie wszystkiego, łącznie z tymi rzeczami, które były dobre i zadziałało. Mamy swojego prezydenta, czyli brniemy w to dalej e, i idziemy na jak największe zwarcie. Dzięki temu jest realna szansa, że e, przejmiemy władzę. Oczywiście, że oni przejmą, prawda? E, czyli, że koalicja obywatelska się kompletnie z tą formacją nie A Podobnie że jak z pisem, nie udosami się z żadną formacją, ani dużo, ani małą. Czyli, czyli tyle. No. Skoro, skoro w przypadku PiSu będzie informacja cały czas działa, a w przypadku Koalicji Obywatelskiej będzie informacja wreszcie zaczęło działać. Czyli trzeba kontynuować. Zanim przejdziemy do kolejnego kręgu, czyli do informacji, jak to się przełoży na praktyczne działania, ale także na jakie działanie się to nie przełoży, bo yy, po prostu nie może... Warto zwrócić uwagę na to, jakie prerogatywy ma prezydent. Ich jest całkiem dużo, takie spore kilkadziesiąt, ale najważniejsze są dwie, moi kochani. No i jeszcze trochę trzecia, czyli zdolność do obsadzania swoimi ludźmi różnych organów. Przy czym w tej chwili jakoś nie kroi się, żeby miały być obsadzane te organy, więc. W rzeczywistości, w obecnej sytuacji, najważniejsze będą dwie prerogatywy prezydenta. Prerogatywa reprezentacyjna, nie mylić z prerogatywą polityczną, i tutaj bardzo ważne jest, żeby podkreślić, bo duża część kandydatów albo tego nie wie, co by było bardzo przykre, bo część z nich ma wysokie stopnie czy tam tytuły naukowe, albo też. Celowo wprowadza w, w błąd opinię publiczną, kłamiąc, że oni to by poprowadzili tak i tak politykę zagraniczną. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie prowadzi polityki zagranicznej. Politykę zagraniczną Polski kreuje minister spraw zagranicznych. Wynika to wprost z konstytucji i na ten temat jest konsensus praktycznie wszystkich środowisk prawniczych, wszystkich autorytetów prawniczych i coś takiego no, na pewno się nie zmieni, yy, jeśli wybrany zostanie pan Trzaskowski, no bo kto ewentualnie o tym decyduje? Trybunał Konstytucyjny. A kto tam ma obecnie nie większość? No, formalnie niezależni sędziowie. A tak naprawdę <laughs> to sobie policzcie, jaka partia kogo nominowała i wyjdzie wam, że tych z nominacji PiSu jest więcej. Kochani moi, Prezydent, po, prezydent to jest tak naprawdę, uwaga, taki turbodyplomata. dyplomata. ale nie kreator polityki zagranicznej. Co to jeszcze oznacza za chwilę? Druga funkcja prezydenta to jest funkcja blokująca. Ok, prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, ale jeśli nie ma w większości w Sejmie, to Gucio z tym zrobi. Dlaczego? No, bo mu tego nie przegłosują. To jest dokładnie tak samo, jak w przypadku inicjatywy ustawodawczej, iluś tam niezależnych posłów lub iluś Polaków, którzy poprą y, obywatelski projekt ustawy. Można to trzymać w zamrażarce, można to wywalić y, na pierwszym czytaniu, albo można to wrzucić do komisji, z której prawie nigdy nie wyjdzie, albo wyjdzie akurat, gdy będzie jakaś aferka i po cichutku, po cichutku y, skierować do kosza. Także o inicjatywie ustawodawczej prezydenta zapomnijcie, jeśli nie ma swojego zaplecza politycznego, natomiast ma bardzo ważną funkcję, czyli funkcję blokującą. E, czyli odm odmówienie podpisania ustawy, co formalnie, e, odmówienie podpisania ustawy, co potocznie nazywa się wetem prezydenta, które to weto można odrzucić trzemia, trzema... Y, Trzema piątymi głosów przy obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. To jest bardzo ważne. I wtedy, jak to weto zostanie odrzucone, to prezydent już musi podpisać tą ustawę. Po prostu musi. Teraz to jest bardzo, bardzo ważne. Bo w sieci, jak ja to powiedziałem kilka razy, w sieci pojawiło się bardzo dużo takich. Nie wiem dlaczego mocno zalajkowanych komentarzy, że odrzucenie weta prezydenta przez obecny Sejm jest trudne, ponieważ potrzebnych jest 305 posłów. Kompletnie nie wiem skąd się wzięła ta liczba. Być może z tego, że ktoś nie umie matematyki, a być może z innych powodów. W każdym razie przeraża mnie, że to było tak mocno lajkowane, bo jest to oczywista nieprawda. I trochę mnie przeraża, że pod moimi filmami, gdzie ja podaję źródła, e, ktoś po prostu może napisać jakąś nieprawdę, kłamstwo i to ma bardzo dużo lajków. Albo, mam nadzieję, że to świadczy o aktywności po prostu troli płatnych albo troli partyjnych, bo taka informacja, czy takie weto można odrzucić, czy nie można odrzucić, to jest jednak mm, korzystne lub niekorzystne dla pewnej partii politycznej. No, mam nadzieję, że to jest jednak to, a nie tak. Dobra, zostawmy, kochani. 3 piąte, piąte, e, piąte posłów, czyli jak łatwo policzysz 60%. Posłów, jak wiadomo, mamy ilu? 460. Ilu więc posłów potrzeba, żeby odrzucić weto ewentualnie prezydenta? 376 przy założeniu, że na sali obecni są wszyscy. Ilu, yy, ilu posłów mają poszczególne yy, komitety wyborcze, czyli de facto poszczególne partie? Prawo i sprawiedliwość 250, 235, czyli 5 powyżej połowy. Po wszystkie jest 360, oni mają 235. Platforma obywatelska z przyległościami, tam Zieloni, nowoczesna, czyli formalnie to, to tam się formalnie to się nazywa Koalicja Obywatelska 134. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, potocznie zwany Lewicą Razem bodajże, 49 mandatów, 49 posłów. PSL razem z KUKI z 15, 30 mandatów. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość, czyli potocznie Konfederacja, 11 mandatów. Mniejszość niemiecka, jeden mandat. Kochani, ile głosów brakuje PiSowi do odrzucania weta prezydenta przy założeniu, że na sali są wszyscy posłowie? 276, czyli tyle, ile potrzeba, minus 300, 235 daje 41. PiS musi zdobyć 41 głosów, żeby odrzucać weta prezydenta. To jest zupełnym przypadkiem dokładnie tyle, ile mają razem PSL z Kukiz 15 oraz Konfederacja. Wystarczy więc, że PiS dogada się z tymi dwiema partiami i będzie sobie na odrzucał weta dowolnego prezydenta. I zwróćmy tutaj uwagę na taki ciekawy fakt, że PSL ma coś, co ja nazywam stuprocentową zdolnością koalicyjną. PSL może z każdym. I oni to wielokrotnie Um, no, wyrażali wprost. Oni wprost o tym mówili, a za tym pokazuje to praktyka. PSL był zarówno w rządzie Platformy Obywatelskiej, jak i w rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, postkomuniści, Lewica, skrajna Lewica, Platforma Obywatelska, formalnie partia liberalna, czyli wydawałoby się, że przynajmniej formalnie totalne przeciwieństwa, a PSL i tu, i tu. Do tego jeszcze należy dodać to, że PSL w obecnej sytuacji, wobec kompletnej porażki Władysława Kosiniaka-Kamysza w obecnych wyborach albo coś zrobi, albo zaistnieje medialnie, albo tej partii już nie ma. Oni przy takim blamarzu, jaki nastąpił, że lider partii, która ma trzy razy więcej posłów niż Konfederacja, zrobił chyba Trzy razy gorszy wynik od Krzysztofa Bosaka, no to oni długo się nie pozbierają i mają bardzo małe szanse na przekroczenie 5% progu wyborczego. Zwłaszcza, że z 15, który im jednak troszeczkę m, tych głosów dołożył w ostatnich wyborach, wydaje się, że będzie już całkowicie zmarginalizowany i zapomniany do m, 2000 e, 23 roku, kiedy czekają nas kolejne wybory. W związku z tym, dla PSL-u kwestią de facto życia lub śmierci jest wejście formalne do rządu. Dostanie swojego ministra lub swoich ministrów jednego, dwóch prawdopodobnie jednego ministra i kilku wiceministrów po to, żeby mogli oni brylować w mediach i po to, żeby mogli bardzo mocno dbać o to ministerstwo. I o ludzi, których to ministerstwo interesuje, bo to była po prostu metoda na przetrwanie PSL-u przez te wszystkie lata. Jak był minister rolnictwa z PSL-u, to on rzeczywiście bardzo mocno odbało rolników. Bardzo często kosztem wszystkich innych dookoła, na przykład blokując reformę krusu, przez co de facto rolnicy są uprzywilejowani emerytalnie. I o ile w przypadku małych rolników jestem skłonny się zgodzić na coś takiego, żeby rolnicy płacili turbo niskie składki i mieli oczywiście niskie emerytury, ale jednak nieproporcjonalnie wyższe niż to, co miałby człowiek w mieście, gdyby płacił tak żenująco niskie składki emerytalne ale w przypadku na przykład wielkich, bogatych rolników, którzy mają majątek w rzędu dziesiątek milionów złotych i z samych dopłat biorą setki tysięcy złotych rocznie, no to ja nie rozumiem, dlaczego jeszcze mamy im się dorzucać do emerytury i dorzucać do kruzu, a KRUZ jest przeraźliwie wręcz dotowany. Natomiast tuż przed kadencją, końcem kadencji Sejmu, PSL zwykle Głośno wychodził z koalicji i twierdził, że jest opozycją. Także wejście PSL-u do koalicji z PIS-em, PSL po prostu nogami przebiera, żeby wejść do tej koalicji i prawdopodobnie na jakieś 6 miesięcy przed końcem kadencji Sejmu by wyszli i zaczęli krzyczeć, że są opozycją względem PIS-u, jak najbardziej się odróżniając, po to, żeby znowu ewentualnie po wyborach wejść do koalicji. Oni już robili takie numery. Konfederacja natomiast jest partią, która wprost powiedziała ustami wielu liderów, że oni mogą z każdym, byleby tylko zrealizował ich postulaty. Oni to wprost mówili, więc konfederacji nie hejtujcie. To mówiło wielu liderów Konfederacji. I tylko się zastanówcie, co jest lepsze. Czy tkwienie w opozycji i móc sobie tylko pogadać? Czy wejście do koalicji, po to, żeby przynajmniej część Twoich postulatów się spełniła. Także ja tutaj nie krytykuję za takie podejście i nie chciałbym, żeby ktoś mnie krytykował, że ja powtarzam po liderach partyjnych to, co oni powiedzą. Także te dwie partie bardzo chętnie do koalicji. Jestem przekonany. Więcej mm, kilku posłów, może nawet kilkunastu. Można zdobyć. Pis może zdobyć dzięki programowi wiceminister Plus. Jak się zobaczy, ilu jest zapisów wiceministrów, to jest po prostu jakaś głowa mała, to jest w ogóle jakiś ewenement, gdzieś czytałem opracowanie, ile procent posłów pis jest wiceministrami, i tam wychodzi duże kilkadziesiąt procent. To jest przeraźliwie dużo. Tam jest po prostu jakaś masa tych ministrów i wiceministrów. No, takie najgłośniejsze przypadki to jest wiceminister Andruszkiewicz, który za cholerę nie wiadomo, co on w tym ministerstwie robi. No, po prostu masa, masa, masa jest tych wiceministrów. Jestem przekonany, że nie jeden poseł na takie bycie wiceministrem się skusi, zwłaszcza, że dzięki zmianom w prawie, które wprowadził PiS, to te pensje się tak jakby trochę kumulują, i taki wiceminister poseł zarabia jednak znacząco więcej niż sam poseł. To jest moim zdaniem świństwem, bo Generalnie jak ktoś wykonuje inny zawód i jest posłem, to musi wybrać. Albo pensja z tego zawodu, albo pensja posła, albo, albo. A w przypadku ministrów są tam jakieś dodatki, więc to się formalnie nie sumuje, ale w praktyce jednak sumuje. Także jestem pewny, że nie jeden poseł poleci, połaszczy się na władzę, przynajmniej formalną. Sekretarkę, samochód służbowy, apanarze takie jak kos, kosz owoców co rano, tego typu rzeczy. Dodatkowe Hajsiwo, dr Hajsiwo. No i obietnice, że się znajdzie na listach PiSu w następnych wyborach. Nie jeden już za przeproszeniem się skusił, nie jeden skusił się z tej kadencji. Zwłaszcza, że na przykład ostatnio była totalna kompromitacja posłów z partii Razem którzy, mimo tego, że mówili, że będąc w zarządzie, znaczy nie, zarząd partii razem mówił, że, znaczy politycy partii razem, w tym ich liderzy, mówili, że za pracę w zarządzie dostaje się średnią krajową, średnia krajowa to jest też około 5 tysięcy, razy 12, 60 tysięcy, a tu media podały, że oni poprzytulali w 2009 po 200 tysięcy złotych. W dodatku, jeszcze jak się tłumaczyli, to się niesamowicie pogrążyli, a jak się doda do tego, że wyborca lewicowy ma tą przewagę nad y, typowym wyborcą polskim, że ma bardzo dobrą pamięć, lewica nie zapomina, to jest bardzo ciekawe. Dlatego SLD po blamarzu tak długo zniknęło ze sceny politycznej i prawdopodobnie by nie wróciło, gdyby nie te dziwne rebrandingi i koalicje, jakie miały miejsce w, tym czasie, y, w ostatnich wyborach, że wyborca lewicowy nie zapomina. Zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze, bo tam pieniądze są bardzo, bardzo drażliwe Lewica bardzo by chciała, żeby wszyscy byli równobiedni, przynajmniej ich elektorat, który zwykle jest biedny, i naprawdę szlak ich trafia, jak liderzy przytulają kupę pieniędzy, a innych szlak trafia, jak się okazuje, że to był taki nie do końca legalny przerzut pieniędzy z jednej partii politycznej do Komitetu Wyborczego drugiej partii politycznej. Czyli no, można śmiało powiedzieć, że spora część tych liderów partii razem jest skończona w polityce, więc albo dogadają się z PISem, przejdą do PIS-u, zostaną wcześniej wiceministrami, albo trzeba będzie wrócić do ciężkiej pracy. A biorąc pod uwagę, że co najmniej jeden z tych liderów. To gołodupiec, który nie chce nikogo obrazić, tylko po prostu stwierdza fakt, że człowiek, mimo dość zaawansowanego wieku, generalnie nie dorobił się niczego, zarówno jeśli czy prawie niczego, zarówno jeśli chodzi o majątek rzeczowy, trwały, jak i tak zwany majątek intelektualny, czyli wykształcenie słabiutkie, majątek mały, za to długi, kredyt hipoteczny. No to jestem przekonany, że powrót na przykład do pracy, nie wiem, gdzie on tam wcześniej pracował, w firmie z kanapkami, w kebabie, w McDonaldzie czy coś podobnego, a może lody sprzedawał. Nie to, żebym obrażał ludzi, którzy, em, którzy pracują w takich zawodach. Ja każdego, kto ciężko pracuje, bardzo, bardzo szanuję. Zresztą ostatnio, powiedzmy, przechodziłem koło McDonalda i się okazało, że mam sporo widzów, którzy pracują w tej sieci. Bardzo szanuję, um, natomiast chodzi mi generalnie o to, że jak ktoś już um, przez dłuższy czas dostawał gigantyczne pieniądze za praktycznie nic nie robienie, a poseł dostaje 9 tysięcy na rękę, plus zapanarze, e, darmowe mieszkanie, e, kilometrówka, e, ultra tani i bardzo dobry. E, dobra knajpa poselska, gdzie na przykład śniadania w formule jesz ile chcesz są, uwaga, za 10 tysięcy, przepraszam, za 10 złotych, jesz ile chcesz za 10 zł, płacisz 10 zł, jesz ile chcesz, a jedzenie pyszne, kawka, kiełbaski, kurczę, czego tam nie ma, nawet świeżo, sok ze świeżo wyciskanych owoców i jogurty na mleku owocowe. Zresztą nie jogurty, tylko ym, te, nie szejki, tylko koktajle, koktajle, świeżo robione koktajle mleczne na owocach, no po prostu za 10 zł. A na mieście za takie śniadanie na zasadzie trochę na talerzu jakiś soczek płacisz 20-30 zł. A tam jeżeli chcesz. Można się, przepraszam, napchać na cały dzień. Eee, nie, ja tam byłem raz czy dwa razy, bo jakiś znajomy poseł wprowadził. Nie mam. Także wiecie, jak człowiek się przyzwyczaił do takich opanarzy, to potem ciężko wrócić do ciężkiej pracy. W dodatku za 1 trzecią, 1 czwartą tych pieniędzy i to jeszcze bez przywilejów. Także PiS bez problemu i to, i to jest ko konkluzja tego, co w tym mam do powiedzenia PiS bez problemu znajdzie um, wymaganą większość do um, odrzucenia wet pana Trzaskowskiego. Bez problemu. Jedyne, co się zmieni, to to, że będzie musiał albo wejść w formalną koalicję, albo też. Ustawy, które będzie przepychał przez Sejm, będą musiały być bardziej przemyślane, tak żeby opinia publiczna chciała tych, um, tych ustaw, i jakimś partiom czy jakimś posłom opłacało się poprzeć tą ustawę, bo ich elektorat tego chce. Ok? Teraz tak. Jak będzie wyglądało zaostrzenie polityki PIS? Aaaa. Przede wszystkim będzie mm, zaostrzony program kupowania głosów naszymi własnymi pieniędzmi. E, w tej chwili mamy socjalizm plus, to będzie czysty socjalizm plus. I pan Żółtek sobie żartował, e, mówiąc o Menelowym plus. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy doszli do. No, menelowego plus nie, ale już do naprawdę absurdów plus, z plusami. Mm. A pan Żółtek, właśnie od, po to mówił o Menelowym Plus, właśnie żeby podkreślić, jakie mogą być te absurdy z plusem, czyli jak, jakie głosy jakich grup społecznych mogą być kupowane za nasze własne pieniądze. Dlaczego to jest złe? Ja to mówiłem we vlogu Socjalizm Plus e, i Socjalizm plus, plus, gdzie się pan Duda z panem Trzaskowskim ścigali na socjalizmy, co jest bardzo ciekawe. E, w momencie, w którym ty pracujesz, ty zarabiasz państwo ci nie zabiera i ty sobie kupujesz za swoje własne, ciężko zarabione pieniądze, bo państwo tobie nie zabrało w formie podatków, to ty jesteś dumny. Bo ty sam zarobiłeś. I ty zaczynasz wymagać od polityków, bo ty masz poczucie, że to ty zarobiłeś, to jest twoje. I Chcesz, żeby polityk, któremu ty de facto płacisz, roztropnie zarządzał majątkiem wspólnym, czym w ogóle w sumie jest polityka, yy, polityka z definicji. Natomiast, gdy ty dajesz sobie zabrać większą część owoców w swojej pracy, a potem przyjmujesz ściemę, że polityk toś ci daje, wchodzisz w mentalność niewolnika i jesteś w stanie pocałować pana w rękę za to, żeby ci dał. To jest bardzo ważne. Zwłaszcza, że pan może ci dać po uznaniu. W momencie, w którym jest uczciwie. Pracujesz, zarabiasz, masz. Natomiast jeżeli socjalizm, to pracujesz, nie zarabiasz, bo ci zabiorą, a masz tylko jak pan ci da. Czy, a pan ci da, jak będziesz grzeszny, posłuszny i potulny. I to jest złe w socjalizmie i dlatego zwykle yy, yy, socjalizm bardzo, bardzo szybko pada, bo po prostu zniechęca ludzi do pracy. Do, bo po jaką cholerę pracować, skoro czy się stoi, czy się leży, taka sama kasa się należy, nie? Ech. Polityka uległości względem Stanów Zjednoczonych. Ta polityka będzie zapewne jeszcze bardziej zaostrzana. czyli będziemy mieli jeszcze więcej takich sytuacji, że Stany Zjednoczone tupną nóżką, nawet jeżeli to tupnięcie nóżką będzie na bardzo niskim szczeblu, na przykład ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce i rząd PISU już będzie stawał na baczność. Kochani, przypominam pani Mosbacher. Była uprzejma wzywać y, urzędników polskich do się przynajmniej próbować do siebie na dywanik do ambasady, pisała jakieś niegrzeczne listy do premiera, do ministrów, łajała ich w tym publicznie y, upokarzała, myląc ich nazwiska, czy tam robiąc z literówki itd. Tak Aktualnie ostatnio pogroziła znowu palcem pisowi itd. Tak PiS y, dopuszcza się strasznie dziwnych rzeczy, takich jak na przykład y, y, organizowanie w Polsce, y, nam Polakom niepotrzebnym, niepotrzebnej y, takiej konwencji antyirańskiej, która tylko skłóciła nas z Iranem, y, na której tylko nas oszkalowano. A potem jeszcze zostawiono nas z rachunkiem. Także ta polityka uległości względem USA będzie jeszcze bardziej, jeszcze dalej idąca. Wszystko to, co się nam w tym momencie nie podoba względem tego, co PiS robi z USA, będzie jeszcze bardziej zaognione. Łącznie z tym, na przykład, że żołnierze Stanów Zjednoczonych stacjonujący na terenie Polski są ponad polskim prawem i nie odpowiadają względem polskich przepisów przed polskimi sądami, czyli w praktyce są całkowicie bezkarni co bardzo źle wróży nam, Polakom, no bo oni mogą krzywdzić nas, robić co chcą i za to nie odpowiedzą. W Polsce, w Stanach prawdopodobnie też nie odpowiedzą, a co daje im poczucie faktycznej bezkarności, a co może oznaczać, wszyscy wiemy, co może oznaczać faktyczna bezkarność, łącznie z jej świadomością, czy tam poczuciem. Polityka szczerej nienawiści i szczerej pogardy wobec każdego, komu w życiu wyszło i ma choć trochę ponadprzeciętnie lepiej. Nie wiem, jak oni to łączą z faktem, że ich premierem i jednym z liderów, przynajmniej twarzy, jest pan Morawiecki, bankier, który zarabił gigantyczne pieniądze tak gigantyczne, że się ich wstydzi, przepisał na żonę. Przypominam, że. Mimo, mimo obietnic jeszcze sprzed wyborów, co najmniej do Europarlamentu, a nie pamiętam czy nawet nie, e, tak, chyba do Europarlamentu, e, cały czas m, nie wiemy, jaki faktyczny majątek mają Państwo Morawieccy. Wiemy tylko, że idzie wiele milionów złotych i że został zarobiony na posadzie bankiera, a w zasadzie prezesa banku, który wbrew temu, jak kłamał publicznie Pan Morawiecki, żerował na ludziach dając kredyty we franku które, jak wiadomo, okazało się swoistą pułapką na ludzi. E, jedna z uczestniczek programu e, e, w TVP, takiego, co tam można było pójść i, i, i porozmawiać się, nazywało Otwarte Studio w TVP, wprost oskarżyła pana Morawieckiego, że przez, przez to jej może odebrał sobie życie. Ta pani nigdy więcej się w tym programie... Nigdy więcej nie widziałem tej pani w tym programie. Jeśli się pojawiła, to akurat jak nie oglądałem, a często oglądam ten program, przynajmniej, bo no bo tam się dzieją bardzo, bardzo dziwne rzeczy, że się tak wyrażę i to aż to, taki trochę polski Jerry Springer, tylko jeszcze się nie biją. Ale cały czas czekam, aż to znaczy nie chciałbym tego, ale boję się, że wcześniej czy później zostanie ta granica złamana. Tylko, że szczerze, a nie tak w ramach takiej ustawki jak Springer'a, Springera. Um, Dlaczego ta polityka szczerej nienawiści, niechęci jest bardzo zła? Bo jak to się, y, ponieważ to jest szczucie, to jest szczucie społeczeństwa i Polaków na Polaków, to jest takie y, podbudzanie typowo komunistycznego myślenia, czy postkomunistycznego myślenia, że jak ktoś coś ma, to znaczy, że ukradł. Y, to robi z nas Polaków takich nosaczy z mema, takich którym nie chce się pracować. Yy, takich, yy, którym nie chce się pomyśleć, pokombinować, którzy nie są kreatywni, którzy nie są pracowici, tylko są wielkimi malkontentami, którzy przed samym sobą i swoją rodzinną tłumaczą, że my nie mamy nie dlatego, że nam się nie chce, nie dlatego, że my nie pracujemy, nie dlatego, że się nie uczyliśmy, tylko dlatego, że ten co ma, to kradnie. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo z jednej strony to. Budzi realne niebezpieczeństwo, w tym niebezpieczeństwo napaści fizycznej na ludzi, którym, którzy się uczyli, którzy ciężko pracowali yy, i dzięki temu coś mają, ale również to usypia naród i przez ludziom się nie chce, no bo jak człowiek naprawdę uwierzy, że to czy zrobisz karierę, czy nie zrobisz kariery, to zależy wyłącznie od układu. To po co się męczyć, po co się uczyć, po co ciężko pracować? I się tkwi w takim marazmie, w takim głównie, gdzie najpierw, że jak nie uczy, to nie ma wykształcenia, potem jak nie ma wykształcenia, no to bez wykształcenia, to się dobrej pracy nie dostanie tak na pstryk. To trzeba ciężko zapierdzielać. Ale w tym momencie już naprawdę ciężko trzeba zapierdzielać, żeby do czegoś dojść bez wykształcenia. Można zarabiać kupę pieniędzy bez wykształcenia, ale trzeba ciężko tylko zapierdzielać. No ale jak ci się nie chciało uczyć, to raczej też nie będzie się chciało ciężko zapierdzielać, zwłaszcza, że na efekty takiego ciężkiego, ciężkiej pracy zwykle trzeba poczekać. Nawet kanał na YouTubie. Zanim ci zacznie przynosić zyski i hejterzy będą ci pisać, o idź do normalnej pracy, nie, za darmę dostajesz pieniądze z YouTube'a. Gucio, to jest bardzo ciężka praca po pierwsze, po drugie, czego nie widać, taki kanał, zanim on Zacznie um, być popularny, a przez to tak faktycznie również przynosi zyski, to przecież to są lata ciężkiej pracy. Lata ciężkiej charówy, gdzie się na przykład zarabia na filmiku dwa grosze, a trzeba go było tworzyć 10 godzin. I tego nikt nie widzi. Tak samo każdy widzi, na przykład, jak przedsiębiorca zarabia dobre pieniądze dzięki temu, że jego firma funkcjonuje. Ale nikt nie pamięta, jak on pracował po 16-18 godzin, dokładał do tego, w ogóle najpierw zainwestował pieniądze, potem pracował po bardzo, bardzo ciężko, użerając się z fiskusem, z innymi, i nikt mu nie pomagał, a jeszcze mu kłody pod nogi rzucali. Ciężko tyrał całymi latami. Teraz ma. Kochani, największe polskie firmy bardzo często zaczynały właśnie od, bardzo, od ciężkiej pracy. Jeden z większych polskich Jedna z większych polskich firm deweloperskich, komputerowych, zaczynała od handlu na giełdzie, komp na giełdzie komputerowej. Bardzo znani ludzie ciężko tyrali, stojąc za takim stolikiem, a la ławką, um, ławką szkolną, i handlowali na giełdzie komputerowej przy ulicy Grzybowskiej. Jedna ze słynniejszych firm handlu międzynarodowego zajmująca się m.in. handlem tkaninami, zaczynała od tego, że jej właściciele przywozili własnym samochodem materiał z zagranicy tkaniny na sprzedaż. Ciężko tyrali. I tego nikt nie widzi. Tylko każdy widzi, o, układ, układ nakradł się. Słuchajcie, takie sytuacje, jak to, że ktoś ci wygr kto bezdomny wygra w totka, kupi dwa samochody, przywiezie te dwa samochody na raz, jak można jechać na raz dwoma samochodami, ja nie wiem i da ci te dwa samochody, a potem umrze, żeby nie mogła tego zweryfikować skarbówka, albo ktoś idzie po ulicy, spotyka kombatanta, który daje mu kamienicę, to takie rzeczy dzieją się tylko w polityce, ewentualnie w religii i generalnie chyba, że realnie nikt nie, nie wierzy. I dlatego, to jest, I dlatego to jest takie bardzo, bardzo ta polityka, jest dlatego tak bardzo, bardzo szkodliwa. Bo ludziom się nie chce. Ludzie zamiast ciężko pracować, żeby coś osiągnąć, uczyć się, to tkwią w maraźmie, przepraszam, w głównie i tak jak te nosacze, e, ciągną w dół tym, którym się chce. To jest bardzo, bardzo złe. A PiS niestety taką politykę prowadzi. Dlaczego prowadzi? No bardzo prosto. No bo PiS jest socjalistą. PiS daje i zabiera. A więc a, PiS, a komu można zabrać? Temu, kto coś ma. A kto coś ma? Ten, kto ciężko pracuje, no bo wtedy wyrabia. Bo pieniądze nic nie, nic nie znaczą. Pieniądze są tylko znaczą towary i usługi, które się wyprodukuje, prawda? Więc trzeba zabrać owoc ciężkiej pracy tym, którzy się uczyli, tym, którzy pracowali, no i dać tym, którzy którym no właśnie według PiSu się należy. Dalej. Nie wiem, szczerze, nie wiem, jak oni to łączą z Morawieckim. Zwłaszcza, że na przykład pan Morawiecki, no ciężko powiedzieć, żeby miał kwalifikacje do zostania prezesem banku. Ekonomii nie skończył. Wiedzę ekonomiczną raczej ma taką, że. Raczej by egzaminów z mikroekonomii nie zdał, nawet na porządnym wydziale zarządzania, nie mówiąc już o wydziale ekonomicznym. Także zwłaszcza tu, tutaj to można by szukać, kurczę, skąd ten facet ma taką kasę, bo raczej nie z kwalifikacji i raczej nie z ciężkiej pracy. Natomiast dziwnym trafem, partia, która ma takiego premiera, de facto szczuje na ciężko pracujących ludzi i ludzi, którzy się uczyli. Polityka, polityka oczywistego i ordynarnego kłamstwa w żywe oczy. Bardzo groźne, bardzo groźne. I żeby nie było wątpliwości. Politycy to zawodowi kłamcy. Natomiast Pis kłamie w sposób oczywisty. Dla, I dla każdego inteligentnego człowieka, który ma czas przemyśleć to, co PiS mówi, oni kłamią w sposób oczywisty, ordynarny. No to jest kłamstwo na zasadzie takiej że mm, powiedzmy yy, że, że jakbym. Pod, w tej chwili trzymam w ręku kartę pamięci. Jakbym podniósł tą kartę pamięci, mówił Proszę Państwa, co to jest? To jest zdjęcie mojej żony. Mówicie, że to nie jest zdjęcie mojej żony. Wy ruskie ONUCE! Pachołki Rosji! Putin wam kazał mówić, że to nie jest zdjęcie mojej żony? Nienawidzicie ciężko pracujących Polaków, bo wam jest nie to, że wstajemy z kolan, że dzieci wreszcie nie głodują. Jesteście wrogami Polski. I tutaj przeszliśmy do drugiej części tego, jak wygląda polityka PiSu, czyli szczucie. Perfidne, ordynarne szczucie na każdego, kto im to kłamstwo wytknie. Chyba wszyscy wiedzą, do czego pije, Pis stosuje dokładnie te same metody, co koncerny tytoniowe, gdy próbowały mm, udowodnić, że palenie papierosów nie jest szkodliwe w zasadzie, gdy próbowały uniemożliwić udowodnienie, że palenie papierosów jest szkodliwe i powoduje raka. Czyli właśnie eksperci i atakowanie bezwzględne ad personam każdego, kto. Kto śmie się z nimi publicznie nie zgodzić, to jest po prostu zwykłe łajdactwo. Dalej, zaostrzenie polityki i to wszystko już jest, tylko to będzie jeszcze ostrzejsze, jeszcze mocniejsze. Poli jeszcze mocniejsza polityka mówienia jednego i robienia dokładnie odwrotnie. To jest rzecz, która jest w PiSie straszna. PiS bardzo dobrze mówi w wielu miejscach, tylko że robi zupełnie odwrotnie. Przykłady: migranci. PiS. Również w tej kampanii bardzo głośno krzyczy, że Platforma Obywatelska chciała sprowadzić kilka tysięcy migrantów do Polski, zwanych uchodźcami. Jak wejdziecie na stronę migracje.gov.pl, to jest oficjalna rządowa strona, dowiecie no się, że PiS ich nawet ich sprowadził do Polski kilka milionów. W tym kilkaset tysięcy z obcych kulturowo krajów muzułmańskich, tych samych, na które. Przez co najmniej 3 lata bardzo mocną nagonkę robiła telewizja publiczna. Pod rządami byłego polityka prawa i sprawiedliwości, według wielu cały czas czynnego polityka prawa i sprawiedliwości, tylko bez legitymacji partyjnej. 447. PiS twierdzi, że. Tych, tych roszczeń nie ma, nie istnieją. No wszyscy dookoła, łącznie z Rządem Stanów Zjednoczonych oraz y, amerykańskimi organizacjami twierdzą, że te roszczenia jednak istnieją, więcej oni twierdzą, że negocjują z pisem i co jakiś czas y, tam wyskakuje, że, y, że jednak rozmawiają, prawdopodobnie po wyborach y, jeżeli wygra Pan Duda, to te roszczenia zaczną być spłacane. Ech, ściąganie tych migrantów też będzie jeszcze dalsze, bo one są. On, to jest korzystne dla dużych korporacji międzynarodowych, zwłaszcza amerykańskich. Wstawanie z kolan. Polska miała wstawać z kolan. Ech, nawet, nie, nawet nie zmieniła klęcznika. Bo jak wtedy Polska klęczała przed Niemcami, tak teraz po prostu leży krzyżem przed Stanami Zjednoczonymi. I robi wszystko, co Stany Zjednoczone każą. A to, jak się zachowują względem Izraela, to też uwłacza polskiej godności. Gdyby polski polityk w Izraelu oszkalował Izrael tak paskudnie, jak politycy Izraela w Polsce oszkalowali Polskę, to Izrael, będąc krajem suwerennym i szanującym siebie, po prostu by takiego polityka wywalił na kopach i tak długo zaczął krzyczeć, aż ten polityk po prostu zniknąłby z życia publicznego, nawet nie ze sceny politycznej, tylko z życia publicznego, po prostu ten człowiek by nie istniał. I to jest kraj, który jest wielokrotnie mniej liczny od Polski i umie to zrobić. Gdy nam Polakom na w mordę na e, wielokrotnie w Polsce na przykład na tej konferencji antyirańskiej Piz udawał, że, że, że pada deszcz, i yy, cenzurował yy, wypowiedzi i twierdził, że tak nie było. No, no to, to będzie jeszcze dalej. Kompletne dyletanstwo ekonomiczne. Kompletne. Yy, na przykład tarcza antykryzysowa. Zamiast zobaczyć, taki zwykły człowieczek jak ja, który sobie tam siedzi i komentuje na YouTubie. Yy, powiedziałem, jak to się wszystko zaczynało jeszcze w marcu, że dawanie pieniędzy firmom nic nie da, bo one po prostu skitrają te pieniądze i ani nie będzie z tego ochrony miejsc pracy, ani nie będzie nic ciekawego. Okazuje się, że miałem rację. Ze 100 miliardów, które dostały firmy według PiSu, 60 miliardów poszło na lokaty. Miejsc pracy bardzo mocno ubyło, a jest to tylko de facto przedłużanie istnienia trupów. Czyli, de facto, znowu doszło do takiej sytuacji, że biedni ludzie, podatnicy, w formie podatków, a w tym wypadku w formie zadłużania kraju zrzucili się na to, żeby bogaci byli jeszcze bardziej bogaci, bo. Zwykli ludzie, zwykli przedsiębiorcy, to tam się za bardzo nie, po, nie, po, nie podtuczyli na tych pieniądzach odpisu. Ja na przykład nie wziąłem nic, złotówki, również ze względów ideologicznych, nie chciałem. Ale też to było tak zrobione, że zwykły, uczciwy przedsiębiorca nie bardzo mógł wziąć jakieś sensowne pieniądze, ale można było. Ja nie wziąłem nic, nawet tych 5 tysięcy. Stwierdziłem, że nie chcę. Nawet ZUS uczciwie płaciłem. Znaczy płaciłem normalnie z ust, tak, tak, jak, tak jak normalnie. Nie chciałem z tego korzystać, ale duże firmy pobrały gigantyczne te setki milionów złotych. Z naszych podatków są jeszcze bogaci. Się, trzymają to na lokatach, a ludzi tak bardzo często po, pozwalają. To jest dyletancko ekonomiczne. Praktyczny brak polityki międzynarodowej. Polska praktycznie nie ma polityki międzynarodowej. My się kłócimy, my się obrażamy, my walimy focha. Słuchajcie. Nawet hipotetyczne moje kilkuletnie dziecko wie, że na walnięciu focha się nic nie zyskuje, trzeba negocjować i rozmawiać. Hipotetycznie, bo to jest hipotetyczne dziecko. Duzi wielcy politycy PiSu tego nie wiedzą. A kochani moi, uleganie Stanom Zjednoczonym we wszystko, we wszystkim, to nie jest polityka międzynarodowa, tylko to jest wasalstwo. I potem się dziwimy, że nas Stany Zjednoczone traktują jak zamorskie terytorium i pani pre, pani ambasador Mosbacher zachowuje się jak namiestnik Stanów Zjednoczonych na Polskę. No, pozwalamy, to się tak zachowuje. E, polityka zadłużania kraju. Już w tej chwili nielegalnie, wbrew ustawie budżetowej wyszło na jaw, że nas zadłużyli na 100 miliardów złotych, e, czyli 10% tego, co jak całego dotychczasowego długu Polski, to było 1000 miliardów, teraz jest 1100 miliardów już wiemy. Prawdopodobnie do końca roku się okaże, że nas zadłuży na nie na 100, tylko na 300, 400, może nawet 500 miliardów. To jest bardzo ciężkie, kochani, od tego płacimy co roku odsetki, bardzo wysokie odsetki. Tam odsetki od tego to są mniej więcej tyle co roczny program 500+. Powrót obostrzeń wirusa. Jeśli pan Duda wygra, jestem przekonany, że wrócą obostrzenia w związku z koronawirusem z bardzo prostej przyczyny. Im więks jak wrócą obostrzenia, to wróci zamordyzm i totalitaryzm, który pamiętamy przez te ostatnie dwa miesiące czy trzy miesiące, jak żeśmy siedzieli w domach, bo nas PiS trzymał, a w zasadzie minister Szumowski, ale na polecenie premiera, no na pewno z nim skonsultowana, pan prezydent nie zawetował ustawy, yy, która to wprowadzała. Yy, yy, po prostu takim łatwiej się rządzi tym zamordyzmem, prawda? chociażby dlatego że jak będą w tym momencie jakieś protesty uliczne sprzeciw, to można ludzi pałować, bo wszyscy się będą bali, uwierzą w ściemę, że to roznosi wirusa. To ciekawe, wiece polityczne nie roznoszą tysiące ludzi bez maseczek w ścisku nie nie roznosi wirusa, ale 100, 200 przedsiębiorców idących w dużym rozniesieniu, o to oni roznoszą, ich trzeba, ich trzeba psikać gazem po oczach. Taki jest pis. to, to będzie się zaostrzało. Faktyczne odbieranie ludziom majątków. Tego się możemy spodziewać po wyborach. PiS prawdopodobnie już tego, to chciał robić. Na przykład wyciekło, że pan Morawiecki chce zwiększyć mandaty w Polsce dla kierowców do 5 tysięcy złotych. I to o ile ja, jestem, ja uważam, że część polskich kierowców jeździ po prostu strasznie i należałoby im zabrać prawo jazdy, bo. Bo są po prostu chamscy, aroganccy, albo nerwowi I nie powinni jeździć, bo stanowią zagrożenie dla, dla siebie i dla otoczenia. Natomiast 5 tysięcy mandatu ryli really? i wiecie, mandat płacisz opodatkowanymi pieniędzmi. To nie może tak być, że ktoś no, zagapi się, albo policjant go niesłusznie przydyba. Ich jest dwóch, więc mają w razie czego w sądzie yy, i tak. Pewnie przegrasz, jeśli nie masz kamerek i innych tego typu rzeczy 5 tysięcy? Jak typowy Polak zarabia jakieś dwa 2,5-3 dwa tysiące na rękę, czyli co dwumiesięczną pensję? Przychodzisz do domu i mówisz żono, dzieci, przez najbliższe dwa miesiące nic nie jemy, nic nie pijemy, będziemy siedzieć po ciemku, bo nie ma prądu, rezygnujemy z internetu, po prostu nie żyjemy przez najbliższe dwa miesiące, bo tata popełnił wykroczenie drogowe? Really? To jest ograbianie ludzi z majątku. Jestem przekonany, że to jest po prostu pod poprawę stanu finansów publicznych, bo dochody z mandatów są realnym źródłem finansowania budżetowego. Tak samo PiS nam zrobi podatek katastralny, to jest faktycznym odbieraniem ludziom majątku, Nieruchomości, ja robiłem na ten temat vlogi, więc nam zrobi faktyczny podatek od depozytów lub przymusową zmianę depozytów na obligacje, co przy bardzo wysokiej inflacji i śmiesznie niskim oprocentowaniu w praktyce oznacza zabranie nam tych pieniędzy. Aha, no i sama inflacja sprawi, że będziemy zarabiać realnie coraz mniej i zeżre nam odsetki. I ślepe. Włączanie się w konflikty zbrojne u Stanów Zjednoczonych. Tych konfliktów niedługo będzie bardzo dużo. Na horyzoncie jest Iran i kilka innych, i ślepo w to wejdzie. Ślepo, ślepo wyśle naszych żołnierzy. Będzie też ściąganie i płacenie za obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Taki paradoks: polscy żołnierze będą umierać za Stany Zjednoczone. A amerykańscy żołnierze będą siedzieć. W Polsce i my za to będziemy płacić. Gdzie tu jest rozum i godność człowieka? Piszcie w komentarzu. Ja nie dostrzegam. Albo na przykład kupowanie drogiego uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych na zasadzie przedpłaty. Piś bardzo się chwali, że wzmocnił obronność polskiej armii, bo kupił system Patriot, kupił F-35, kupił um, tę artylerię rakietową i wiele innych rzeczy. Mhm. Kupił i nawet zapłacił. A czy odebrał ten towar? Czy w razie tego hipotetycznego ataku Rosjan, tej inwazji Rosji, to jak Wam się wydaje? Czy te zamówione w Stanach Zjednoczonych myśliwce, które jeszcze nie doleciały, to one będą stanowić zagrożenie dla y, rosyjskiej armii, potencjał obronny, czy Putin? Y, tin, Usłyszy, jak usłyszę od pana Morowieckiego Stop! Tutaj jest faktura na wiele miliardów dolarów za amerykańskie uzbrojenie. Bój się, Putin! to Putin powie: Przepraszam, ja się boję, już uciekam! Czy raczej powie: Ha, 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 ha Polak. Jak myślisz? Dobra. A jak będzie wyglądało zaostrzenie polityki Antypis? Przede wszystkim wydłużenie procesu legislacyjnego. Nic więcej, tylko wy, wy, wydłużenie, ponieważ pan Trzaskowski nic przez Sejm nie będzie w stanie przepchnąć bez zgody PiS. Po prostu nie będzie miał większości. Bez PiSu, nawet przy współudziale wszystkich innych partii politycznych, nic przez Sejm nie przejdzie. W związku z tym, straszenie, że pan, e, e, że, że pan Trzaskowski wprowadzi kartę LGBT na terenie całej Polski, jest prawdziwe tylko jeśli PiS zamierza się na to zgodzić. Także tutaj do telewizji publicznej, która bardzo mocno tym grzeje. Macie jakieś informacje, że PiS zamierza tą kartę poprzeć? Jak macie, to się podzielcie. Ja nie mam. Ale może macie wy, jesteście bardzo blisko PiSu. Pan Szałkowski nie zablokuje żadnej ustawy PiS, która znajdzie 41 dodatkowych posłów. Wystarczy, że będzie dobra dla Polski wy i PiS to odpowiednio nagłośni, a ma ku temu gigantyczne możliwości. Jeśli nagłaśniania, pisma wręcz możliwości propagandowe, więc nagłaśniania tym bardziej, i znajdzie się wystarczająco dużo posłów, żeby odrzucić dowolne weto do pana Trzaskowskiego. Dowolne. Yy, tak. Yy, wystarczy, że to pokażą, że to jest dobre dla Polski, uargumentują, yy, a więc po prostu wyborcy pozostałych partii wywrą presję na tych partiach, żeby odrzucić weto Trzaskowskiego. Realnie. Realnie mm, e, pan Trzaskowski może zablokować tylko turbo oczywiste, mega złe ustawy. Na przykład nowe obostrzenia, do, nie nowych obostrzeń dotyczących COVID nie może zablokować, ponieważ zgodnie ze SP ustawą COVID-ową nowe obostrzenia wprowadza kto? Minister zdrowia Szumowski, minister Morawiecki, to już jest na poziomie rozporządzeń. Tak moi kochani, polski Sejm przez przeciwie tylko 10 posłów, inni byli za, lub nie przyszli, lub się wstrzymali od głosu tylko 10. Czyli praktycznie cała opozycja była współ, miała współudział w tej zbrodni legislacyjnej. Ustawą PiS dał władzy wykonawczej, by móc w, w, w drodze rozporządzenia ograniczać i łamać podstawowe prawa człowieka, tak jak na przykład prawo do wolności. OK? Eee, także nie wiem, takie turbo złe będzie, gdzie w, w praktyce w stanie tylko zablokować, takie, do których nikt nie będzie chciał yy, z innych partii yy, yy, się przyłączyć, bo będą wiedzieli, że to jest bardzo, bardzo złe. Po prostu w praktyce wyjdzie taki senat razy dwa. Bo weto troszeczkę trudniejsze do odrzucenia, ale jednak łatwe do odrzucenia. I tutaj należy zwrócić uwagę, że Senat de facto zablokował uchwalanie prawa na zasadzie Huzia na juzia, co zwykle było albo przejawem totalnej uległości Polski, na przykład jak była ustawa, którą przepchnięto przez Sejm, Senat i podpis prezydenta w ciągu jednego dnia. Nawet nie jednej doby, tylko jednego dnia. Rano to poszło do Sejmu, wieczorem podpisał prezydent. To była ustawa o zmianie ustawy o ipn -ie. Nie, ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o ipn -ie. Ta, która pozwala nas dalej szkalować na arenie międzynarodowej i przypisywać nam niemieckie zbrodnie. Tak, PiS takie rzeczy robi. Także de facto to jest tylko taki kolejny bezpiecznik. Ale dalej już nie jest tak dobrze. E Bycie antypisem to również bieganie do mediów i krytykowanie wszystkiego, co zrobi PiS, tylko dlatego, że zrobi to PiS. I to jest złe. Należy to całkowicie odróżnić od tego, co robię ja. Ja merytorycznie krytykuję to, co jest złe, bo to jest złe i tylko wtedy, gdy jest złe. Natomiast pan Trzaskowski będzie krytykował totalnie wszystko. Tylko dlatego, że zrobił to PiS. E, roz, będzie roznoszenie nieprawdy o Polsce i Polakach jako prezydent Polski, co będzie totalnie złe, mega groźne, bo e, będzie no, uznawane za prawdę, no bo skoro prezydent Polski coś zrobi, to no to będzie, że w imieniu narodu polskiego. Ja się będzie, on będzie twierdził, że w Polsce są jakieś grupy społeczne szykanowane, że Polska jest nietolerancyjna itd., itd., i to jest mega złe, mega groźne, bo ludzie będą w to wierzyć. To jest straszne. O ile to bieganie po mediach i krytykowanie wszystkiego to jest takie krytykanstwo i jestem przekonany, że w pewnym momencie pan ewentualnie prezydent Trzaskowski by się przekonał, że to mu szkodzi, bo traci na wiarygodności o tyle, i by pewnie nawet przestał, o tyle takie krytykowanie Polski i Polaków na arenie międzynarodowej jest po prostu mega, mega złe. Or, yy, kolejna rzecz, organizowanie id, eventów ideologicznych i ideologizujących jako prezydent polski. Przy czym sądzę, że to byłby efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ im więcej byłoby takich eventów, tym bardziej budziłby się sprzeciw. Yy, nas, Polaków, i tym bardziej zyskiwałyby na sile partie, które się temu sprzeciwiają, a Platforma Obywatelska by traciła. Więc paradoksalnie byłoby to na zasadzie jam częścią tej siły, co ciągle zła pragnąc, wciąż dobro czyni. I tak naprawdę tutaj jest dużo gorsza z polityka PiSu, który formalnie mówi, że to jest złe, ale tak naprawdę po cichu temu sprzyja. Zwróćcie uwagę... Ilu na przykład działaczy obrażających wiarę ma problemy z prawem? Prawie nikt. A ile osób, którzy powiedzieli, że ci działacze są niedobrzy i tak nie można go robić? Bardzo wielu. I to jest zapisu, który rzekomo jest konserwatywny. Akcje sprowadzania różnych imigrantów nazywanych uchodźcami, i będzie, i to spowoduje efekt sprzeciwu, jak w 2015 roku. I tutaj znowu naprawdę groźna jest polityka PiSu, który twierdzi, że ich nie wpuszcza, a ich ściąga setkami tysięcy. Bo w tym momencie ludzie tego nie widzą, a więc nie ma sprzeciwu. Jak pan Trzaskowski będzie ich ściągał ostentacyjnie i będzie mówił, że ich ściąga i do tego zachęcał, to ludzie powiedzą nie. Także znowu będzie efekt odwrotny do zamierzonego. I tyle, moi kochani. Eee, powiedziałem wyraźnie, co oznacza wybór każdego z tych kandydatów. Jak to było w jakiejś tam grze komputerowej? Choose wisely. Wszystkiego dobrego. Powodzenia. Proszę o łapko w górę, komentarz i udostępnienie, żeby jak najwięcej ludzi obejrzało ten materiał. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa.